Witam Was serdecznie z tej strony, demo i zapraszam Was na takie moje podsumowanie konferencji Microsoftu, która miała wczoraj miejsce. To znaczy w tym filmie chciałem po prostu powiedzieć o grach, które po tych zapowiedziach wydawały mi się, że będą najciekawsze i na które najbardziej czekam od teraz, więc serdecznie zapraszam i chciałem Was też zaprosić na dzisiejszy live i do wspólnego oglądania właśnie kolejnych dwóch konferencji, czyli Ubisoftu oraz Sony, na które najbardziej czekam i liczę na zapowiedź chociażby kolejnego Soulsa, czy po prostu... Na to, że zobaczymy The Last of Us 2. Live'a będziemy zaczynali dzisiaj około 21.00 na jarok.pl. Ukośnik Demon Link też będziecie mieli w opisie, w pierwszej lince tego opisu. Także serdecznie zapraszam o 21.00 dzisiaj. To będzie oczywiście prowadzone na Twitchu. No i obejrzymy sobie. Najpierw pogramy sobie godzinę w Dark Souls 1. Później o 22.00 rozpocznie się Ubisoft. Później pogramy znowu w Dark Souls 1. Nową postać zaczęliśmy. Ostatnio gramy sztyletem, po prostu. To jeszcze z ankiety. No i następnie przejdziemy sobie o 3.00 na konferencję Sony. Także liczę, że wpadniecie i liczę, że wspólnie spędzimy fajnie dzisiaj. Sobie w nocy czas na, na tych konferencjach, także zacznijmy, już może słuchać temat tego, tego materiału dzisiejszego, czyli wczorajsza konferencja Microsoftu. No, wszystko się zaczęło naprawdę, moim zdaniem, od wielkiego zaskoczenia, ponieważ została pokazana gra Metro Exodus. To, to słuchajcie, ja, ja generalnie nagrywałem wszystkie metra. Jestem no, sporym fanem tej, tej serii, jakby. I powiem szczerze, że to co zobaczyłem w tym meczu, to zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Nie tylko graficznie, ale sama jakby ilość rzeczy, które się działy w tym krótkim fragmencie, które zaprezentowali, tempo tej akcji. Oczywiście wiadomo, że cała gra nie będzie zachowana w takim, w takim tempie, bo to by straciło na klimacie. Natomiast fragment, który pokazali, no. Jasno nam daje do zrozumienia, że będą i również bardzo dynamiczne e, momenty, e, i odbiór tego, w, jakby w samym myślę, środowisku, w internecie, generalnie, jak się widzi po ocenach chociażby tego trailera, no to jest naprawdę mega pozytywne. E, no i po prostu bardzo na to czekam. Wiadomo, że niektórzy nadrzekają na to, że to było strasznie oskryptowane. No pewnie, że tak, ale kurczę, no to, to jest etap oskryptowany, i to naprawdę robi mimo wszystko świetne wrażenie. Nie? To to, to nie wszystko musi być, wiadomo, bez żadnych skryptów i full sandboxowe, bo czasami no, są gry, które po prostu jak, jak jest jakiś element oskryptowany, to to po prostu znacznie lepiej wychodzi w praktyce. Także na Metro bardzo, bardzo czekam. Z tego co mi wiadomo, no Metro ma wyjść na wszystkie platformy, na 100%, także tutaj bez żadnych obaw, że to będzie ekskluzyw jakiś. No nie ma takich obaw, byłyby one bezzasadne. Ich ma wyjść w 2018 roku, także no trochę jeszcze przyjdzie poczekać, na pewno będę z tego serię nagrywał, bo naprawdę hype jest niesamowity i czekam po prostu na kolejny materiał bez gry. Dalej został nam pokazany też Assassin's Creed. Nowym mm, w Egipcie, i można powiedzieć, że y, no, wiele plotek zostało potwierdzonych. Po prostu, y, co ciekawe, jakby najbardziej się zagłębi w takie techniczne rzeczy. Bo jeżeli chodzi o. No, Assassin, jak Assassin, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o gameplay, to, to tam jakieś pewne zmiany zaszły. Natomiast jedna z takich ciekawszych rzeczy to jest chociażby y, ten rozwój, y, taki element RPG, jakie tam dali, co było już widać. Y, chociażby po ekwipunku, którym jest tam na konkretnym levelu i tak dalej. Łuk, y, oczywiście, też. Y, 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 Widziałem tam, no oczywiście też ukrytego ostrza nie mogło zabraknąć. Generalnie zapowiada się to na jakieś fajne świeżości. Ja osobiście z poprzednimi asasynami, jakby nie miałem bezpośredniego kontaktu, znaczy już nie grałem od asasyna, żeby właśnie teraz nie powiedzieć źle trzeciego albo od, od dwójki, tak czy inaczej jakby poprzednie asasyny no wiem z czym się mniej więcej jadł, bo obserwowałem te gry jak najbardziej, natomiast liczę, że to będzie coś takiego innego jak chociażby właśnie Black Flag był, na którego też mam ogromną chrapkę i będę prawdopodobnie niedługo po niego sięgał. Także Assassin zapowiada się naprawdę ciekawie i myślę, że no warto się tej grze przyjrzeć po prostu w tym roku. Fajnie, że zrobili ten rok przerwy od tego, to być może tutaj właśnie coś, coś więcej tej, tej serii wniesie, jakby dobrego. I mam nadzieję, że dostaniemy naprawdę świetnie dopracowaną grę, która będzie po prostu sprawiała dużo, dużo radości. Kolejna rzecz, która, która była też zaprezentowana, a w sumie na tej konferencji jakby Wydaje mi się, że to nie był nawet nowy trailer, liczyłem na jakiś gameplay, jak tylko zobaczyłem to. To jest Cold Vein. To jest gra, która jest nazywana przez wielu anime souls, można powiedzieć. No po prostu jest mocno inspirowana Dark Soulsami, gameplayem Dark Soulsów. Natomiast jest osadzona w takim świecie, no anime, można powiedzieć, czysto pod kątem właśnie takim graficznym. Wygląda to ciekawie, natomiast były tam takie fragmenty właśnie podczas tego traileru, trailera, co, co tam była walka, to. Tak sobie przeciwnicy na przykład reagowali na ciosy przyjęte. Wydaje mi się, że jakby no niezbyt płynnie to zresztą wyglądało. Być może, być może mi się wydawało, być może tylko przez, przez to, jak działała mi też konferencja po prostu. Natomiast na Code 2000 mocno czekam, czekam na jakiś większy gameplay, żeby mu coś więcej o tej grze powiedzieć. Być może rzucimy na to okiem na kanale również. Słuchajcie, kolejna gra, na którą też mocno czekam, i to ma wyjść ona na początku 2018 roku, także podejrzewam, że pewnie jakoś marzec, no. Może luty. To byłaby jakaś bardziej chyba najbardziej prawdopodobna opcja. To jest Sea of Thieves. I jest to gra, mocno stawiająca nacisk na multiplayer, na zabawę, no właśnie czy to kołopowym, czy też po prostu na walki między graczami. Gra, która tak naprawdę ma. Można powiedzieć banalny pomysł na siebie. Natomiast jeżeli będzie dobrze zrobiona, to będzie hitem moim zdaniem. Ponieważ w grze. Krzyże... Po prostu wcielamy się w rolę gracza z piratem, jakby. na przykład mamy statek, i ze znajomymi możemy być, wcielić się w każdego osobnego członka załogi. To znaczy, my nikim nie rozkazujemy, my po prostu jesteśmy jedną osobą. Wiadomo, jest widok z pierwszej osoby, i jakby każdy ma swoje role. Jeden operuje działami, jeden tam steruje statkiem, jeden wyskakuje ze statku, żeby wynurzyć się i popłynąć, zanurkować to na czasie jakiś skarb i go później przyciągnąć na statek. Fajnie, fajnie to było pokazane jak na przykład tam yy, na wyspę się może dostali i później właśnie wykopywali skarb wspólnie, nawet musieli sobie pomagać, żeby to wykopać. Fajnie to wygląda. Hmm, grafika może nie robi jakiegoś najlepszego wrażenia, natomiast yy, myślę, że tutaj to jest właśnie taka gra, w której grafika no, naprawdę. Jeżeli, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, jakby grafika to jest coś, co przekreśla szansę na to, żeby gra była dobra, w sumie wątpię, ale yy, o czym świadczy choćby sukces. tak, który miał grafikę słabą, ma pomysł na gameplay był całkiem niezły, ale chodzi mi o to, że yy, jakby tutaj grafika nie będzie miała znaczenia, bo fan wydaje się, że jest niezły z tego. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, albo w zasadzie do dwóch rzeczy mógłbym się przyczepić, to to, że na lądzie odbywały się walki, znaczy na wyspie odbywały się walki, i w zasadzie to były albo walki z graczami. Albo to były walki z takimi samymi szkieletami, ciągle to samo, wychodziło z piasku i ciągle to samo. I druga rzecz to to, że walka wyglądała dość drewnianie, to znaczy to celowanie jakoś tak... no mało mnie przekonało szczerze mówiąc. No ale liczę, że być może to się zmieni. Natomiast to co mnie najbardziej przekonało, to, to jak wyglądała ta woda po prostu na... Yy, znaczy nie jak wyglądała, tylko jak się zachowywała, jak bardzo to fajnie zostało odwzorowane i mówię to o tym nie bez powodu, ponieważ w przypadku bitew morskich woda jest akurat czymś, co nie tylko ma znaczenie jakby takie graficzne, ale także gameplayowe, no bo to jak się statek zachowa na, na fali e, czy, czy, czy będziemy w stanie na przykład się schować za tą falą, czy będzie w stanie jakoś się przekrzywić i utrudnić celowanie, to jest akurat coś, co ma wpływ gameplayowy, więc to jest naprawdę ważne, żeby to dobrze odwzorować moim zdaniem no i tutaj wygląda to naprawdę rewelacyjnie no myślę, że sami przyznacie, że ta bitwa morska zrobiła największe wrażenie później był taki moment, że goś sam się wystrzelił działem na przeciwny statek, ale na nie trafił i chyba został zjedzony przez rekina, więc zakończenie było dość niestandardowe. Kolejnym grą, która też jakby mocno, mocno zwróciła moją uwagę, to jest Last Light. Last Night, przepraszam. Jest to gra, która, słuchajcie, szczerze mówiąc, bardzo artystycznie wygląda. To znaczy, to jest produkcja, która łączy ze sobą Świetne naprawdę otoczenie, bardzo ładnie wyglądające, niesamowity klimat, natomiast jest to w połączeniu, znaczy takie, w takim przeciwieństwie, jakby, ponieważ wszystko wygląda niesamowicie e, realnie, bardzo fajnie, bardzo ładnie, tak e, designowo. Natomiast e, gra jest e, jakby pikselozą taką można powiedzieć, nie, w bitach Także to, to jest fajny kontrast, myślę. E, w sumie mało co zobaczyliśmy, myślę, bo trailer to tam trwał chyba niecałe 2 minuty nawet, e, tam minutę 30 sekund to około, ale powiem szczerze, że to co widziałem to mnie nawet pozytywnie jakby nastawiło, mimo tego, że właśnie mało co to powiedziało tak naprawdę, e, więc czekam, czekam na to, bo gra mnie zaintrygowała szczerze mówiąc, to, to nie jest takie wiecie po prostu zrobienie grafiki w 2D w bardzo jakiś prosty sposób i mówienie, że to jest bardzo artystyczne. Tylko tutaj faktycznie to tak wygląda. Wygląda to po prostu bardzo dobrze, więc na to czekam na pewno. I rzecz, która słuchajcie była wiadoma tak naprawdę, chociaż nie byłem pewien, czy ona będzie na Microsoftie, czy na przykład na PC Gaming Show, czy na czymś innym, czy w ogóle na e będzie. Natomiast była wiadoma, bo już informacja gruchnęła trochę wcześniej, to kolejny Life is Strange i powiem Szczerze, znaczy Life is Strange Before the Storm to się dokładnie nazywa. I co tak naprawdę wiemy, że wiemy, że pierwszy z niestety tylko trzech epizodów zadebiutuje już 31 sierpnia tego roku. Także patrząc z perspektywy innych premier, to można powiedzieć, że lada moment w zasadzie będziemy mieli już premierę Life is Strange Before the Storm. Nie wiadomo tylko w zasadzie, jaka to będzie długość tych epizodów, więc to, że będzie ich tylko trzy, tak naprawdę. To ja bym nie panikował z tego powodu wcale, bo to może po prostu te że będą dłuższe na przykład też. No, miejmy taką nadzieję. Jakby ciekawym faktem jest też to, że Life is Strange Before the Storm nie będzie sequelem, jak wiele osób się spodziewało, pierwszej części, a będzie prequelem, więc jestem bardzo ciekaw tego, w jaki sposób tutaj twórcy rozwiążą kwestię konsekwencji naszych decyzji w tym nowym Life is Strange, żeby to było jakoś jakby miał ciąg i sens fabularny względem pierwszej części jakby, nie? Więc no tutaj myślę, że może być całkiem ciekawie. Wiem też, że Chloe będzie, wiem że, że Rachel jest, także jak generalnie w Life is Strange oryginalny, oryginalny można powiedzieć tak grałem i gra na mnie zrobiła naprawdę, tak jak mówiłem ogromne wrażenie, więc bardzo, bardzo czekam na tę premierę. Kolejnym bardzo ciepło przyjętym tytułem jest Ashen, czyli produkcja, która została pierwotnie zapowiedziana już na E3 w 2015 roku. Natomiast pojawiła się też i ostatnio i trzeba przyznać, że no zapowiedź została zrobiona bardzo, bardzo dobrze. Jest to, można powiedzieć, mroczny taki RPG fantazy, w którym też, tak jak podaję Game Trailers na YouTubie, będzie również zastęp co-op, co miałoby sens, ponieważ podczas tej zapowiedzi widzimy często dwóch graczy czy też po prostu dwóch ludzi. W sumie bez twarzy, bardzo ciekawy styl graficzny, jakby oddaje, znaczy przez ten brak twarzy ci bohaterowie są tacy puści, można powiedzieć wręcz. No, trailer jest naprawdę niezły, więc polecam to sobie to obejrzeć w spokoju i powiem szczerze, że no będę tę grę obserwował. Pachnie mocno sousami. Naprawdę mocno pachnie sousami. No jestem ciekaw, co z tego kurczę wyniknie. Trzymam kciuki. Trzeba naprawdę mocno kciuki za tę produkcję. Just survive in the dark. This rebirth will end our wandering. Kolejną rzeczą, jeszcze o której chciałbym powiedzieć, jest Shadow of War. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że osoby, które czekały na Shadow of War, wiedziały czego się spodziewać, dostały to czego oczekiwały, i naprawdę, no wygląda to dobrze, naprawdę solidnie. Także co tu dużo więcej mówić? Przed ostatnią grą na tej konferencji, która, która wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, jest Ori Will of the Wisps. Początkowo myślałem, że to jest trajny kolejny, ale chwilę potem moje wątpliwości zostały rozwiane i no, wygląda naprawdę spektakularnie, również, więc po prostu odsyłam was do trailera, bo. Co tu dużo też więcej powiedzieć? Nie chcę po prostu przeszkadzać w tym. Eee, także serdecznie zapraszam. I kolejną, ostatnią w już produkcji jest Anthem, czyli gra, która z jednej strony hmm, rozbudziła największe oczekiwania, eee, spośród wielu, wielu graczy. Wiele osób właśnie tego też wyczekiwało, że ma to być na tej konferencji. Eee, tak coś czułem, że to będzie na koniec również e, pokazywane, no i było. Eee, jest to gra, która wygląda no, rewelacyjnie po prostu rewelacyjnie na tej zapowiedzi. Natomiast e, wzbudziła ona też jakby wiele kontrowersji spośród niektórych osób, które wskazywały, że po pierwsze no, gra fa może fajnie wygląda, ale co więcej będziemy na to pokazania. A po drugie Eee, osoby te też wskazywały na to, że ok, gra fajnie wygląda na zapowiedzi, ale jak będzie na premierę eee, jak to będzie działało. Eee, no i jakby tym osobom też widziałem, że wiele osób odpowiadało w taki sposób, że po pierwsze to jest EA eee, i oni nie, nie gridowali tych gier, że chociażby, wyglądałem, no jak BF1 wyglądał na zapowiedziach, to tak on kurczę później wyglądał w, faktycznie na tych gameplayach i no to jest Frostbite po prostu, to jest potężny silnik, jeden z najlepszych obecnie na świecie i że to byłoby prawdopodobnie no normalnie osiągalne, także być może gra będzie tak wyglądała faktycznie jak wygląda, wygląda naprawdę niesamowicie no i mocno zaczekam, w zasadzie, jakby o samej, samej rozgrywce, no wiemy, że będziemy mieli dostępny, otwarty świat ee, taki futurystyczny, niektórzy mówili, że trochę pachnie awatarem, być może, ten pomysł, no zobaczymy, na razie to, to jest, myślę, że trochę za wcześnie. No bardzo fajnie widowiskowo zostało, został powrócony ten gameplay, mocno przemyślany pod kątem, gdzie iść, co się teraz ma wydarzyć, także niektórzy powiedzieli, że skryptowane, ale to po prostu był, był plan na to taki i naprawdę to bardzo dobrze zostało zrealizowane również. Także mimo wszystko na to czekam, ale, ale są gry na które czekam bardziej, Jak chociażby na Metro. Na Metron czekam bardzo, na Leftfield Strange czekam również mocno. Sea of Thieves oraz Codewyne. Myślę, że to są te gry, na które najbardziej czekam. Z tych, które tutaj zostały dzisiaj przeze mnie wymienione. I słuchajcie, to było myślę na tyle w tym materiale. Zapraszam was raz jeszcze na dzisiejszą, mój na dzisiejszy live stream, który startuje o 21 na Kośnik Demon India. Link macie w opisie, to jest kanał na Twitchu. Oczywiście będziemy sobie grali, tak jak mówiłem, Dark Soulsa na początku godzinkę, później konferencję Ubisoftu wspólnie na lewie poglądamy i pokomentujemy. Nie będziemy przeszkadzać jakoś bardzo w trakcie oglądania gameplay także spoko. No i później pogramy dalej w Dark Soulsa. Z tym sztyletem i przejdziemy się na konferencję Sony. Znaczy, przeniesiemy się na to. Znaczy, nie będziemy się przenosić, tylko będziemy na, na kanale po prostu to oglądali u mnie też również. Więc y, zapraszam do wspólnego oglądania. Mam nadzieję, że kurde, no. Zobaczymy dzisiaj ten wspaniały biały napis from Software. No i ciekawe, co dalej. No i ciekawe bardzo, bardzo co dalej. Czy. Które z tych plotek, na no przykład Phantom Whale czy, czy, czy Bloodborne 2 się potwierdzą, czy niespecjalnie. Zobaczymy. A może coś zupełnie innego będzie, a może jakiś remaster? Cholera wie. Tak czy inaczej, serdecznie zapraszam, link macie w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, zachęcam do oceny, do komentowania, napiszcie jakie gry Wam się najbardziej podobały. No i do usłyszenia dziś jeszcze na live. Trzymajcie się i cześć!